Przyszłam jakiś czas temu do kurek. Zobaczę, czy coś się wykluło, czy jeszcze nie, bo tak naprawdę to właściwy termin powinien być na jutro dopiero. Przychodzę, a tu słychać jakieś ptasie odgłosy, jakieś ćwir-ćwir dochodzące spod tej kwoki, spod dziobuchy. Myślę sobie, pewnie wykluł się kurczaczek. Podniosłam dziobuchę, żeby zobaczyć, co ona tam ma. Nie ma nic. Obejrzałam jej skrzydełka, bo nieraz jest tak, że malutki kurczaczek wejdzie tutaj pod skrzydła, człowiek kurę podnosi, a wtedy dopiero kurczak wypada spod skrzydła. Ale nic. Ile było jajek, tyle jest dalej. Myślę, co jest. Oglądam jajka dokładnie. O, jedzie pnie. A z jednego jajka zaczyna się dopiero wykluwać. Jest dziurka. O, jest, znalazłam tu jajko. Zobaczcie, widzę coś. Słychać? Licho widać niestety. To jest malutka dziurka. Jedna kropka na jajku, czyli pierwsze jajko. I myślę, że trochę kurczakowi pomogę. O, słychać było. Stara się denerwuje, bo to jest jej dziecko. Na twoje dziecko, twoje. Słychać. Jest dziecko, jest. Jest. Widać. Żeby mu krzywdy nie zrobić. Ma dziurkę. Widać. O. Nieraz taki kurczak potrafi się cały dzień wykluwać. Dopiero na następny dzień jest. Ale się cieszę. Kura się pewnie też cieszy. Będzie matką. Ciekawy jaki kurczak, po którym kogucie. Masz, kwoka, swoje dziecko. Schowaj go sobie tam. Schowaj dziecko. To jest twoje. Tak, delikatnie. Trzeba delikatnie, prawda? Schowaj, schowaj. Schowaj, schowaj. O, i dziecko schowane. A jak tam u małej? Masz tam coś? Pokaż. Sprawdzę twoje jajka. O, coś tu jest mokre. Od czego? Pokaż tu. Co tu się dzieje? Na chwilkę. No już, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Daj, 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 daj. No dobra, schowaj. No dobra, schowaj sobie te jajka. Jeszcze nie ma dzieci. Połóż sobie tam te dzieci. To na razie tyle. A jeszcze ma czas. Dla grzebieniasta ma jeszcze chyba 2 tygodnie do wyklucia. Ona dopiero niedawno usiadła. No to ciekawe, jak te kury siedzą na jajkach. One wtedy słabo się odżywiają, mało jedzą. I te ich grzebienie, wcześniej takie są przecież ładne, czerwone, soczyste. A teraz takie suche się robią. Mało piją kury pewnie. Tato zupełnie wyblakła, bo najdłużej siedzi. Dziobucha wyblakła. A wow, dziobucha.
Nie, dziobnie, ja ci krzywdy nie zrobię. Dobra, pilnujcie swoje dzieci.